Witamy w kolejnym odcinku programu Polkowice Serce Zagłębia Miedziowego. Tym razem zajrzymy do polkowickiego aquaparku, gdzie zapłacimy 5 zł za 1,5 godziny pobytu. To wakacyjna promocja dla wszystkich chętnych. Taniej z atrakcji wodnych będzie można skorzystać do końca sierpnia. Oferta jest skierowana do wszystkich mieszkańców gminy Polkowice. Jest to promocja, wspólna inicjatywa pana burmistrza Łukasza Późnieckiego i tutaj zarządu aquaparku. Polega na tym, że mieszkańcy gminy Polkowice mogą skorzystać z 1,5-godzinnego wodnego szaleństwa u nas na obiekcie za 5 zł. Jest to 1,5 godziny na strefę basenową. Wszystkie inne atrakcje jest dodatkowo płatne. Oferta skierowana jest do wszystkich mieszkańców gminy Polkowice, niezależnie od wieku. Oczywiście maluczki do 5 roku życia korzystają z naszego obiektu bezpłatnie, czyli niezależnie od wszystkiego wchodzą na nasz obiekt przez cały rok za darmo. Natomiast już dzieci starsze, aż do osób tych najstarszych, mogą skorzystać za 1,5 godziny pobyt w cenie 5 zł. Użytkownicy kart benefitowych również mogą korzystać z polkowickiego obiektu. Wszystkie tego typu karty honorujemy i też można jak najbardziej korzystać tutaj płacąc tymi, posługując się tymi kartami. Akcja potrwa do końca sierpnia. Lubię chodzić tutaj, bo są fajnie zjeżdżalnie, bo też uczę się pływać. Pogoda nie dopisała nam, no i jest taka alternatywa. Zresztą 1,5 godziny za 5 zł dla... Czemu nie skorzystać? W lipcu od 9 do 31 z oferty wakacyjnej skorzystało ponad 5 tysięcy osób, czyli jest to ponad 220 osób dziennie. W ramach obchodów 78. rocznicy Powstania Warszawskiego odbyła się pierwsza gra terenowa w Polkowicach. Uczestnicy musieli m.in. wykazać się wiedzą historyczną, ale również ułożyć mapę z puzli. To pierwsza gra terenowa powstańcza organizowana wspólnie z Towarzystwem Patriotycznym Wiktoria z Polkowic, naszym polkowickim stowarzyszeniem. Bardzo cieszymy się, że możemy współorganizować jako Centrum Kultury, ponieważ frekwencja dopisała, zgłosiło się 8 drużyn, jest kilkadziesiąt osób. Także zaczynamy już za chwilkę finał o 16:45 w amfiteatrze, gdzie oczywiście o godzinie 17 będziemy pamiętać, ale również o 17:10 odbędzie się nie jedyny taki koncert, ponieważ to będzie międzypokoleniowe wspólne śpiewanie. Ponieważ w tym koncercie wezmą udział zarówno osoby starsze, a również dzieci, śpiewając pieśni powstańcze. Był casting, w tym castingu się oczywiście wszyscy dostali. Bardzo się cieszymy, bo kilkadziesiąt osób weźmie udział w tym śpiewie na scenie, ale również zapraszamy publiczność, ponieważ dla publiczności przygotowaliśmy specjalne śpiewniki, gdzie razem będziemy mogli śpiewać. Polkowicka publiczność bardzo lubi śpiewać, potrafi śpiewać, więc ja się cieszę, że po raz kolejny możemy dać możliwość polkowiczanom zaśpiewania. Dopiero dostaliśmy zadania, także dopiero się z nimi zapoznamy. Będą punkty, będziemy musieli zdobywać tam jakieś, będą zadania, będziemy musieli zdobywać punkty. No, myślę, że będzie ciekawie. Interesujemy się historią i znamy Polkowice. Lubimy wyzwania i udziały w konkursach. W zeszłym roku był konkurs innego rodzaju. No i dzieci bardzo się dzieciom podobało. Przyszliśmy tu po prostu dobrze się bawić i spróbować swoich sił. Za każde rozwiązane zadanie uczestnicy otrzymali 5 punktów. Przewidzianych jest 5 lokacji do odwiedzenia przez 8 drużyn. W drużynie maksymalnie może być 6 osób. Te lokacje są rozsiane tutaj po mieście. Każda z nich zawiera jakąś tam historię również związaną z powstaniem. Każda z drużyn będzie miała kartę w zestawie startowym, która będzie tą historię opowiadać. Staraliśmy się powiązać troszeczkę lokacje z tym, co będzie na karcie, dlatego mamy cmentarz, dlatego mamy hotel, dlatego mamy wiatrak i też pod pomnikiem Konrada też jest punkt i poczta. Uczestnicy gry terenowej zostali nagrodzeni w polkowickim amfiteatrze. Nagrodę ufundowało Starostwo Powiatowe w Polkowicach. To już wszystko w tym programie. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia.